Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na ekscytujące wydarzenie, które spotkało mnie podczas turnieju Kings Arena, gdzie występuje bardzo dużo silnych arcymistrzów i spotkałem się jednym z nich, mianowicie z Gatą Kamskim. W skrócie przybliżę postać tego zawodnika. Otóż w 95 roku posiadał ranking 2763. Ogromnie wysoki ranking, czwarte miejsce wtedy zajmował na świecie, a w 96 roku został wicemistrzem świata w szachach. Karpow go pokonał w meczu, więc to też jest niesamowity wyczyn tego zawodnika. Ja się wychowywałem również na jego partiach. No i miałem przyjemność, nieprzyjemność, w sumie stwierdzicie sami, zagrać z tym gościem. No dla mnie to jest przyjemność mimo wszystko. Graliśmy tempem 3 minuty na zawodnika i najpierw zapraszam Was do krótkiej analizy z mojej strony. Na końcu pokażę coś ciekawego. Zapraszam serdecznie. Otóż rozpocząłem ruchem D4, przeciwnik B6. Ok, posunięcie C4, goniec B7. Gra jak gra, no debiut jak debiut, takie kombinowane trochę szachy. Skoczek F3, G6, no to G3 sobie postanowiłem zagrać, goniec G7, goniec G2, posunięcie D6. Oczywiście w turnieju, gdzie gram na 3 minuty bez czasu dodawanego, ja mam duże szanse, żeby z takim zawodnikiem wygrać, zremisować, cokolwiek. No wiadomo, że przegrana, no to byłoby normalne, aczkolwiek jest większa szansa, jeśli jest mniejsze tempo, przynajmniej dla mnie, ale to tak na marginesie. Tutaj jedziemy sobie dalej, roszada, przeciwnik gra E6, cały czas proszę zwrócić uwagę, że tutaj czas się zmienia na dole i na górze podczas wykonywania ruchów, więc póki co tego czasu upłynęło mało. Skoczek C3, skoczek D7, nic się nie dzieje, ja postanowiłem zagrać E4, mówię fajnie. Przeciwnik gra w taki sposób, bardzo pasywny, znaczy tak też oczywiście można sobie grać, to jest takie wyczekiwanie na słabszych zawodników, na pewno to jest dobry układ, on uważa, że jestem słabszym zawodnikiem i słusznie, więc sobie w ten sposób pewnie i gra, więc zagrałem E4, wykorzystuję to, że mogę zdobyć szybko centrum, skoczek E7, no to mówię, dobra, gramy sobie normalnie, wieża A1, wyprowadzamy figury. H6, czyli tutaj bardzo tak jeżowato to się układa, hetman zagrywa na C2, posunięcie G5, no właśnie, pionek tak stara się tutaj troszeczkę ugryźć, ale też widzimy, że skoczek na G6 łapie placówkę. Ja mówię, dobra, gramy normalnie, goniec na E3, skoczek na G6 i wieża AD1. Stwierdziłem, że wyprowadzam wszystkie figury do centrum. Czy to jest dobre, czy to jest bardzo dokładne? Teraz już wiem, że może nie aż tak super dokładne, ale to jest bardzo prawidłowa gra w szachy. Uważam, że do tej pory gram partię po prostu dobrze. Przeciwnik gra G4, ja skoczek na D2. Tutaj H5, no i od razu widzę, że rzuca się na mnie na skrzydle królewskim. Cały czas też zostawiłem tutaj pasek w analizie, zauważcie, że mam przewagę dużą, plus 2 według pozycji, tutaj według oceny silnika, ale to jest tylko ocena, tutaj trzeba grać po prostu w szachy. No ja stwierdziłem, że gram skoczek F1, żeby ten skoczek się nie plątał, a przy okazji spełniał bardzo pożyteczną rolę obrony, asekuracji. Nastąpiło H4, no i zagrałem goniec C1. I po raz kolejny wycofałem figury, dlatego że goniec i tak gra na diagonali, a nie chciałem właśnie, żeby tu się goniec plątał, a przy okazji też skoczek czasami ma miejsce na polu E3. Przeciwnik zbił na G3. Jeżeli nastąpiłoby przepchanie, bo to też brałem pod uwagę, to super, mówię, stwierdzam, gram goniec H1, zamknięta linia i wszystko się dobrze trzyma. Otóż w tej sytuacji przeciwnik zbił, no i zastanawiałem się, którym pionkiem odbić, no bo skoczkiem to już fatalna sprawa, dlatego że tutaj słabe pola się robią na polu F4 i H4, więc odbiłem z F. Okazuje się, że bicie z H było lepsze nieco. No taka jest reguła, że do centrum, ale jednak obawiałem się nieco tej otwartej linii. Zbiłem pionkiem z F. Pionek zagrał na A6, no i ten ruch tak naprawdę nie wiem po co, ale możliwe, żeby jednak skoczka nie wpuścić, może zagrać B5 w pewnym momencie, nie wiem po co to posunięcie, ale zagrał, to jest jego sprawa. No i tutaj zagrałem po prostu hetman E2. Przeciwnik nie zauważył, że ja zwyczajnie atakuję pionka na G4 i za bardzo nie ma jak tego pionka tutaj
bronić, no bo raz, że może zagrać skoczek na f6, ale z drugiej strony zagram e5 i chyba wygrywam materiał. Tutaj się mocno w to nie zagłębiałem, to przeciwnik ma problem. Zawsze też mogę zagrać gońcem na g5, jak skoczek zagra na f6. Chociaż wzięcie tego piona jest atrakcyjne, to nie było to moim priorytetem w tej sytuacji. Absolutnie, bo wiedziałem, że zdobycie jednego piona nie gwarantuje jeszcze nic takiego spektakularnego. Poza tym hetman e2, niby dobry ruch, ale przeciwnik mógł już zagrać o wiele lepiej. Gata Kamski zagrał hetman na e7, ale dobrym, bardzo dobrym posunięciem tutaj, ja w ogóle sądziłem, że on tak zagra, będzie ruch po prostu c5 i to miałoby bardzo dużo sensu, dlatego że teraz już widzę, że a6 jest dobrym ruchem, bo nie wpuszcza mi skoczka, który mógłby atakować słabości na polu d6. Po drugie, ruch c5 ma bardzo ważną rolę. Fakt, że moja wieża się może otworzyć i ja tutaj bym prawdopodobnie wybił, bo to się bardzo narzuca. No, przepchanie pionka byłoby chyba najmniej rozsądne, bo trzeba było otwierać pozycję i po wybiciu pionkiem z d, okej, to się wydaje atrakcyjne, ale nie do końca tak jest. I po wybiciu pionka hetman e7. W tej sytuacji okazałoby się, że czarne mają naprawdę tutaj bardzo poważne atuty, mimo pionka mniej. Mianowicie pole na e5 jest kapitalnie dobre czarnymi. I tutaj mogłyby być problemy dla białych w tej sytuacji. Przeciwnik, no nie chcę tak brzydko mówić, nie ogarnął strategii, no bo to jest zawodnik światowej klasy, teraz już troszkę mniej, troszkę mniej, mniej, nie jest już tak silny jak kiedyś ze swoich najlepszych czasów, ale nadal arcymistrz silny. No, takie c5 to myślę, że GM powinien po prostu zagrać. No, zagrał hetmanem na e7. Ja w tej sytuacji, no właśnie, ja w tej sytuacji nie zbiłem pionka. Mogłem to zrobić, po prostu mogłem zbić pionka i grać sobie dalej w szachy. Ale stwierdziłem, nie. Zagram, nie wiem dlaczego, ale a4. Intuicja mi podpowiadała, że ten ruch tutaj może troszeczkę zaszkodzić poprzez ruch taki a5. Nie pozwolić do b5 może. Taka zbytnia asekuracja, no ale zagrałem, trudno. Goniec zagrał na h6 i ja tutaj a5 bardzo szybko. Zobaczcie, że w tej sytuacji po 19 ruchach my zużyliśmy z przeciwnikiem dopiero po minucie. Ja tutaj nawet nie cała minuta. No gość w ogóle 2,943. Fantastyczny ranking czeskomowy. No dobra, ale tak przy okazji. No i teraz przeciwnik zbił na c1, ja odbiłem i on zagrał hetmanem na g5. Dzięki temu obronił po prostu pionka na g4, ale okazuje się, no, że to nie jest do końca najlepsze. W tej sytuacji wybiłem pionka na b6, on wybił pionka na b6 i teraz spróbujcie, moi drodzy, znaleźć bardzo dobre posunięcie białymi. Można sobie zatrzymać materiał na chwilę. Jeżeli ktoś znalazł ten ruch i dalej kontynuację, to gratulacje, chociaż to nie jest aż tak mocno trudne, tak uważam, mianowicie posunięcie e5. I tu się robią problemy czarnymi, moi drodzy. Ja tutaj grałem, powiem wam szczerze, czułem się pewnie, czułem się dobrze, nie miałem jakiegoś wielkiego lęku przed zawodnikiem, no i chyba to zdaje powoli egzamin. Przeciwnik wybił na g2, ja hetmanem i okazuje się, że atakuje wieżę z tempem. Ta wieża odeszła na c8 i teraz skoczek, no tutaj wszedł jak w masło, moi drodzy. Skoczek e4 i tu jest koniec partii. Znaczy, partia trwała jeszcze absolutnie, ale tak mówię w cudzysłowie, że to jest już kompletnie wygrana białymi. Zobaczcie, atakuje hetmana i grożę wejściem na d6. No cóż, hetman zagrał na d8. W tej sytuacji wybiłem, szacha dałem, król f8, no i wziąłem po prostu materiał i zagrałem dosyć szybko posunięcie, które wydawało mi się bardzo naturalne, mianowicie b4. B4 jest takim ruchem, który nie pozwala za bardzo poszaleć skoczkowi. Poza tym jakiś taki ruch grozi, bardziej c5 może, żeby jednak zrobić wolnego pionka. A przeciwnik zagrał a5. Oczywiście mógłbym to zbić, zagrałem od razu c5. W tej sytuacji poszło bicie, zbiłem pionkiem z b, król g7. No i c6, od razu do rzeczy przechodzę, atakuję skoczka, skoczek się przerzuca na b6. No i teraz bardzo ważna kwestia, skoczek łapie dobre pole na d5, więc skoczek na e3, skoczek wszedł do gry. To jest bardzo ważne, żeby trzymać pola w centrum, żeby walczyć o te pola. No i też pionek jest wolny, ale ten pionek tu kariery nie robi żadnej.
W tej sytuacji wieża zagrała na d8. No i scentralizowałem hetmana dosyć szybko. Ja tutaj wiedziałem, po prostu powiem wam, taki wiatr w żagle złapałem w tej sytuacji. Wiedziałem, jak mniej więcej tutaj to wszystko rozgrywać. To się bardzo dobrze poukładało. Przeciwnik popełnił błędy. Udało się je wykorzystać. No i teraz nastąpiło. Skoczek na d5. Wybiłem. No jak wzięcie pionkiem, no to się wieża zasłania, nie ma gry. No wziął wieżą. No i wziąłem po prostu na g4. Dlaczego by nie wziąć pionka teraz na g4? Hetman c7. No i mówię, no to co? Jesteśmy na związaniu, więc gramy h4. Po prostu. I h5 grozi. Prosta rzecz. Hetman zagrał na b6. No i w tej sytuacji, no jeszcze mógłbym tutaj popełnić, no myślę, że poważny błąd, chociaż ten ruch dalej daje jakieś szanse, ale komplikacje się robią po takim posunięciu. Na związaniu stoimy i można by było jeszcze spanikować, więc trzeba byłoby bardzo uważać. Oczywiście bronię się na przykład po hetman na e2, tutaj na przykład wieża d2 z szachem od hetmana, może jeszcze nic nie daje, bo jest taki ruch, ale trzeba na pewno bardzo, bardzo tutaj uważać po takim ruchu. Mogłoby być ciężko. Zobaczcie, że tutaj jakbym wybił hetmana, no to bez problemu tutaj czarne grają tak, tak i mają łatwy remis. A można byłoby się w tej sytuacji po skoczek e5 pogubić. Tutaj wieża e2 dawałaby radę, ale jednak wiecie, no to są trudne posunięcia, szczególnie gdy się mało czasu. No i teraz tak. Po ruchu h4 i hetman b6 stwierdziłem, no nie mogę dać przeciwnikowi wziąć tego piona, więc zagrałem po prostu wieżą z e na d1. Król zagrał na h7, no i stwierdziłem, że już h5 nie jest tak potrzebne, zagrałem po prostu c7. Moi drodzy widzowie, Gatakamski poddał partię w tym momencie. Partia jest oczywiście totalnie wygrana białymi, bez dwóch zdań, ale co się ciekawego stało, za chwilę wam puszczę na filmiku, tylko scenę przestawię. Tutaj Gatakamski też streamował te pozycje i stwierdził, że oszukuje, że jestem cheaterem. No i zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Ooh. Oh, that's a family fork. That is a family fork. Alright, I'm instantly lost, yeah. I'm instantly lost. Yeah, this is like instant loss. Yeah, this national master, yeah. Pretty strong. Bloody strong. Best moves, best everything. I am Queen e4. Wow. He has all the answers. He has all the answers. I teraz ważna rzecz, zobaczcie, co się stanie. Okay. Sure. No właśnie, moi drodzy, zreportował mnie, że czytuję. Fajnie, bardzo miło. Myślę, że ten gość nie może się
pogodzić z porażkami, nie może się pogodzić z tym, że świat idzie do przodu i nawet szachuś czasami może wygrać z kimś dobrym w szachy. No cóż, przykro to patrzeć, jego sprawa, jego problem. Ja jestem zadowolony, że wygrałem tę partię. No a potoczyło się, jak się potoczyło, widzieliście sami. Ja się bardzo cieszę, mam nadzieję, że wy razem ze mną. Piękny skalp, przynajmniej dla mnie. Dzięki serdeczne, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.